Proszę Państwa, plan niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku, który prezentujemy dzisiaj, jest nowością. Tak naprawdę w Państwowym Muzeum na Majdanku pokazujemy go dopiero od 2017 roku, takiej wersji roboczej. Ona wciąż jest poprawiana i uszczegółowiana, a jej najnowszą wersję będziemy mogli zobaczyć w przygotowywanej właśnie do druku publikacji Więźniowie KL Lublin 4144, pod redakcją Tomasza Krańca oczywiście. Prace nad tym nowym planem zaczęliśmy mniej więcej około 2010 roku. One stopniowo rozwijały się w kierunku dość tak radykalnych rozwiązań. Podstawową przyczyną, dla której zaczęliśmy pracę nad nowym planem, było to, że nagle się okazało, że ten stary plan wprowadza nas w błąd. Stary, to znaczy sowiecki plan obozu, opracowany zaraz po wkroczeniu ich w 1944 roku na teren byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Oni zlecili, specjalną taką komisję powołali i ona miała opracować plan. Niestety to wyglądało w ten sposób, że mieli niemiecki plan obozu, części tej więźniarskiej, a oprócz tego znaleźli w baraku 27 znaleźli makietę byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku i na podstawie tej makiety i fragmentu planu skonstruowali sobie ten plan. No, wyszło troszeczkę dziwnie, zaraz Państwu powiem dlaczego. Proszę zwrócić uwagę na ten obiekt z boku, to jest Lagergut. Pokażę Państwu taki charakterystyczny szczegół. Wielkość do wag batalionu i komendantury, a tu jest teren wag batalionu. Tutaj napisano zniato z makieta odruki na głaz. Taki szczególik. To jest właśnie barak 27 w tym miejscu. Tutaj lager się nie zmieścił. To jest barak 27, w którym była ta makieta. Ta makieta wyglądała, barak 27 jeszcze na zdjęciu. Natomiast tutaj mamy do dyspozycji makietę obozu, która stała właśnie w baraku numer 27. Na tej makiecie barak numer 27 to jest ten barak. Oto o. Małe pudełeczko, a tu jest Lagergut. Jak Państwo się przyjrzą temu obiektowi i barakom komendantury i wag batalionu, te dwie drogi są bardzo charakterystyczne dla tego elementu. Dojdą Państwo do wniosku, że odległość pomiędzy tymi, bo te dwie drogi, to dzisiejsze drogi prowadzące na cmentarz lubelski. Tu się rozpościera dzisiaj cmentarz lubelski i te dwie drogi dalej funkcjonują. To Lagergut jest wyjątkowo nisko. To jest w tym momencie obszar ronda, które powstaje tutaj, będzie przybudowany do ulicy Kwiatkowskiego. Więc dlaczego tak się stało? Bo Niemcy, konstruując rękami więźniów tę makietę, skrócili ją. Nigdy nie było granicy w tym miejscu. Ta granica powstała tylko dlatego, że barak był za mały i nie mogli zrobić całego obozu. Obóz był wielokrotnie większy od tego, co pokazali na makiecie. Żaden plan niemiecki wtedy dostępny nie pokazywał tych granic zewnętrznych, więc nawet Lagergut przesunięto na tej makiecie trochę w stronę baraków komendantury, żeby zmieściło się wszystko w baraku. I stąd te granice, które przez kilkadziesiąt lat funkcjonowały w obozie, a potem rysowano je w przestrzeń publiczną, historyczną i były znane wszystkim w takim właśnie wymiarze. To jest plan z roku 1946, wykreślony przez geodetę. Proszę zwrócić uwagę, na podstawie niemieckiego planu uznano, że Lagergut był taki maleńki. To oczywiście, jak Państwo widzieli przed chwileczką, widać te dysproporcje. Po prostu był większy, zmniejszono go, natomiast granice, które tutaj widzimy, o te granice, nigdy nie istniały. Stąd potrzeba opracowania nowego planu. Czy wcześniej mieliśmy przesłanki na temat tego, że Majdanek, jego obszar, jego granice i właśnie te granice Warszawy Wschodniej wyglądały inaczej? No, przesłanki były. Tych planów niemieckich jest co najmniej kilka, pięć, sześć. Każdy z nich zawiera inne granice, bo obóz ulegał przekształceniom. Plan 7 października jest inny niż plan z 13 lutego 1942 roku, a ten plan jest inny niż plan z 23 marca, a ten plan z kolei jest inny niż plan z roku 1944. Chodzi o to, że plany to jest coś takiego, co powstaje niekoniecznie do realizacji. Coś się planuje, a potem się odkłada to ad acta i tego się nie realizuje. To zdjęcie, które Państwu teraz pokazuję, to zdjęcie z 18 stycznia 1944 roku i to zdjęcie otrzymaliśmy w roku 1993. Doktor Józef Marszałek nam je dostarczył do archiwum. To było pierwsze lotnicze zdjęcie, które w jakiś sposób pokazywało nam, jak Majdanek wtedy wyglądał. I mogliśmy zobaczyć, że
No, coś tu na wschodzie się nam nie zgadza, ale to za mało, żeby na podstawie takiego jednego zdjęcia zmieniać plany. Kolejną taką przesłanką, która nas troszeczkę postawiła pod ścianą, było spotkanie z panem Stefanem Przestmyckim, znanym lubelskim, żyjącym już niestety kronikarzem. Napisał książkę m.in. o nalotach na Lublin z 11 maja 1944 roku. I pan Stefan miał też taki fajny epizod związany z Majdankiem, który troszkę nam zaświecił lampką po oczach. Otóż w czerwcu 1944 roku pan Stefan za kogoś zgłosił się do kopania rowów. Po prostu dla parę złotych ktoś inny dostał przydział takiego kopania rowów. Niemcy kazali wykopać 5-metrowy rowo przeciwniczego. On się zgłosił i dostał stanowisko na ulicy Grabskiego, w tym miejscu dzisiaj za Lidlem. To jest ten rejon już za ulicą Łabędzie z tej strony. No w każdym razie ten swój odcinek wykopał, po czym wziął tą łopatę i kazano mu ją odnieść na teren Bachofu, tu na terenie obozu koncentracyjnego na Majdanku. On tutaj wszedł, odstawił łopatę, ale ponieważ to był czerwiec, końcówka czerwca prawdopodobnie, więc postanowił pójść na Stawy Abramowickie i tam się wykąpać. I poszedł tą trasą. Wszedł za baraki komendantury i poszedł w kierunku Stawu Abramowickiego i nie spotkał żadnego Niemca, poza jednym fragmencikiem przy szóstym polu, gdzie stał wartownik. Jeden i drugi się jakoś wycofali i pan Stefanu udało się przejść. Obóz nie był ogrodzony od strony wschodniej. To, co Rosjanie nakreślili na planach, ogrodzenie, drutej zasieki i tak dalej, nie dotyczyło terenu wschodniego. Stąd pomysł, jeżeli oni to tylko wymyślili, no to może coś jest na rzeczy, prawda? Więc zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy rzeczywiście ten obóz wyglądał tak jak indziej i czy słusznie negowaliśmy, albo poprzednicy nasi negowali niektóre inne niemieckie plany, które te granice pokrywały w innym miejscu. Kolejne takie spotkanie było w roku 2015, kiedy przekazano nam siewnik, który kiedyś dziadkowie i ojcowie jego obecnych właścicieli zabrali z terenu Lager Gutu, kiedy nastąpił koniec likwidacji obozu koncentracyjnego na Majdanku. I wtedy Niemcy się wycofali, a rolnicy ruszyli po swój zagrabiony sprzęt, żeby uzyskać te maszyny, narzędzia, no także tam trzodę, to co zostało na miejscu. I ten siewnik zabrali i przez wiele lat im służył. W 2015 przekazali go nam, zwrócili nam siewnik z Zagrebu. I teraz taka sytuacja, rozmawiamy z tymi ludźmi i zapytałem się tak od nich cenia, bo interesowało mnie to zawsze, o niemieckie bunkry. A oni mówią, że tutaj na działce jednego z nich takie bunkry są, dwa. Pokazali mi stanowiska tych bunkrów. Cały czas sugerowano nam, że bunkry są w granicach obozu, że były wschodnią częścią obrony tego miejsca. Miały być chronić obóz przed atakiem partyzanckim. Potem był rozbudowany do innej postaci. Czyli nagle okazuje się i to miejsce, które nam pokazano, tu Państwo mają dokument z 15 grudnia 1943 roku, który mówi o tych 8 bunkrach, wtedy istniało tylko 8 bunkrów, tu są ich załogi. Chodzi mi o to, że to nie były umocnienia Lublina w tym momencie, tylko to były umocnienia obsługiwane przez załogę obozu koncentracyjnego na Majdanku. To oni, SS-mani, stanowili załogę tych bunkrów. A tutaj interesowałem te miejsca, o które mi chodzi. Ta żółta linia, ta, to jest linia, którą wyznaczyli Rosjanie jako wschodnie granice obozu. A stanowiska bunkrów to mniej więcej w tym miejscu. Wtedy znałem stanowiska dwóch, potem pokazało się jeszcze stanowisko trzeciego bunkra. I proszę zwrócić uwagę, że bunkry są za granicą. To znaczy, że obóz był większy. Skoro budowano te umocnienia poza linią tak zwaną wyznaczoną, to obóz musiał być większy. Więc te inne plany musiały mieć rację bytu. Dopiero uzyskanie, a jeszcze kilka, jeszcze mapa izometryczna, te bunkry zostały ustanowione na najlepszym do obrony miejscu. To jest mapa hipsometryczna Lublina. I jak Państwo spojrzą, to jest ulica Liszewska, droga Męczenników Majdanka, a tutaj mamy kawałek ulicy wtedy Bychawskiej i drogi w stronę na południe od Lublina. Natomiast ulica Wyzwolenia, czyli wtedy jeszcze droga do Głuska, to jest ten kawałeczek. Ten najbardziej czerwony fragment w tym miejscu to jest ta Wysoczyzna w rejonie Majdanka i tu mamy tak zwany uskok. Tak mówią na niego lokalni mieszkańcy, że to jest uskok. Teren gwałtownie się obniża w tym miejscu. I to właśnie jest miejsce lokalizacji bunkrów, które znajdowało się około od 100 do 150 metrów na wschód od tych wyznaczonych przez Rosjan granic obozu. To kolejna przesłanka do tego,
żeby sądzić, że to nie miało racji miejsca. To jest mapa z 18, mapa, zdjęcie lotnicze z 18 września 1944 roku. Proszę zwrócić uwagę na stanowiska. Tu jest szóste pole. Tu by przebiegała ta wyimaginowana przez Rosjan linia obozu, a tu są stanowiska tej południowej grupy bunkrów. Tu są te bunkry w części środkowej i bunkry na południe, ta dolna część chroniąca generalnie Lagerburg. To całe ugrupowanie, tych 12 bunkrów, stanowiło tą wschodnią flankę obrony Majdanka i również obrony Lublina. Jeszcze zdjęcie jedno z 1946 roku. Jeszcze wtedy, mimo że rolnicy weszli na ten teren, weszli już 2 lata wcześniej, a zdjęcie z 1946 roku jeszcze pokazuje ślady po tych umocnieniach i po tych bunkrach. Tu tej części południowej, tu w części środkowej, te przy Lagerbucie już prawie są zatarte. Ale to ciągle jeszcze widać, że te bunkry były i granica była inaczej. To jeszcze jedno jest zdjęcie, które pokazuje, jak wyglądały te bunkry i umocnienia i niemieckie rowy do obrony w okolicach Lagerbuch. Pokazuje także większość tego Lagerbucha. Ta mapa nie była dostępna pracownikom Państwowego Muzeum na Majanku wcześniej. Ona została odkryta dopiero razem z dokumentami opusu w kwietniu 1971 roku. W Słoju, na ulicy Piechy 3, te dokumenty przez 20 kilka lat leżały w ziemi, zostały wydobyte i ta mapa pokazuje te właściwe granice obozu. Była w tych dokumentach obozowych Państwowego Muzeum na Majdanku już od lat 70. Niemniej, tak jak inne poprzednie plany, była traktowana jak jedna z prób przemiany tego obozu w jakiś większy kombinat śmierci. Tymczasem ta mapa pokazuje stan aktualny. Tak wyglądał obóz w roku 1944. Mapa jest z 1943 roku, już zawiera krematorium, te wszystkie rzeczy. I ten nowy plan obozu oparliśmy właśnie na tej mapie, na zdjęciach lotniczych, na tym właśnie zdjęciu lotniczym z 28 maja 1944 roku. No i teraz wszystko się po prostu wyjaśniło. Mamy, dysponujemy takimi danymi, możemy śmiało mówić o tym, że obóz na Majdanku liczył 470 hektarów i nigdy nie wyglądał tak, jak to, co pokazali Rosjanie w 1944. Jeżeli chodzi o rzeczy, które dało nam się ustalić podczas pracy nad mapą, to przede wszystkim te granice, stanowiska bunkrów, rów odwadniający, który był niezwykle ważnym elementem infrastruktury obozowej. Wiemy, gdzie stał budynek rejestracji, wiemy, gdzie były domy Tumana, ten drugi na terenie obozu, jeden jest poza terenem obozu. Doskonale znamy lokalizację Lagerbutu i położenie jego budynków. To są te rzeczy, które zmieniły się w stosunku do planu, który wyznaczyli Sowieci. Natomiast dla akcji Reinhardt najważniejsze by były takie elementy, jak tutaj wymieniane niżej przeze mnie, czyli komory gazowej Rosengarten, miejsce spalania zwłok, rowy masowych egzekucji i krematorium. Jeżeli chodzi oczywiście o to związane. Na planie, który w pewnym sensie to moje konsultacje, bardzo przepraszam, dziękuję bardzo za uznanie i takie rzeczy, ale moje konsultacje generalnie rzecz biorąc były bardzo enigmatyczne. Ja przekazałem jeden opracowany przez siebie plan roboczy z roku 2017, a potem konsultacje moje ograniczały się raczej do współpracy, z tego co ja pamiętam, rozmowy z pracownikami Teatru NN, a nikt mi szczegółowo wskazałem kilka niedociągnięć na planie Majdanka i na tym się to skończyło, więc Państwo przesadzają, jeżeli chodzi o moją rolę w tym względzie. Natomiast to, co warto było powiedzieć, proszę zwrócić uwagę, to jest Państwa przygotowany przez Państwa plan obozu na Majdanku i komory gazowe, czyli bar 32 i wiata nad komorami gazowymi. Tu obok jest bardzo ważny element, tak zwany Rosengarten, a na zdjęciu lotniczym go świetnie widać, to ten element. Ja myślę, że w przyszłości warto by było się pokusić o to, żeby też te elementy związane z zagładą Żydów i z tym, co w tym miejscu cierpieli, pokazać, bo fajnie by było, gdyby można było także i te elementy, które brakuje, na tym planie pokazać. Kolejny element to jest, no tak to wygląda dzisiaj na waszym planie, czyli rejon ulicy Wilczej i Grochowskiego. Tu jest Sulisławicka, to Detmajera. To jest miejsce spalania zwłok. Generalnie rzecz biorąc więźniom żydowskim, bo oni umierali w największej ilości. A tak to wygląda na planie, na zdjęciu lotniczym 28 maja 1944 roku. To obiekty też można by było kiedyś, mam nadzieję, że plan jest do rozwoju, zaznaczyć. To są ten, który był używany częściej, ten, który był używany rzadziej i jeden trzeci rezerwowy, on był stosunkowo rzadko używany. Kopalnia piasku, Strzemica, niemiecka chyba w domu komendanta Tettmajera. Dzisiaj bardzo znane miejsce, to na tym planie, jak się nałoży tą ortofotomapę razem z tym zdjęciem, to przepięknie wygląda, widać dokładnie, gdzie, który dom stoi na miejscu tych spalania zwłok, na miejscu tych do spalania zwłok. No i krematorium. My w momencie, kiedy opracowaliśmy mapę w 2017 roku, jeszcze
byliśmy w błędzie i uważaliśmy, że, przynajmniej ja tak uważam, że nie było tych rowów masowej egzekucji, bo po egzekucji 3 listopada rowy zostały zatarte. Tak wynika z zeznania Ericha Misfelda i nawet na tym planie swoim narysowałem taką tylko maleńką kreseczkę. Tymczasem zdjęcie lotnicze z 28 maja 1944 roku, które dostaliśmy od Sebastiana Rudzickiego w 2019 roku, pokazuje wyraźnie, że 28 maja 1944 roku te rowy były bardzo wyraźnie widoczne. Widać je świetnie. I też można by je było zdążyć, bo to jest to akcja dożynki. Tutaj tych 18 rysięcy Żydów znalazło swój grób, no, przynajmniej na ten czas. Więc te elementy warto by było uzupełnić. Jeżeli Państwo będą na tą plany Majdanka pracowali jeszcze, przecież można go w każdej chwili poprawić, to tam jeszcze takich kilka niuansików bardzo drobniutkich jest, ale generalnie rzecz biorąc, ten plan ma masę pozytywów. Takich, to co już Państwo mówili, to co mi się strasznie podoba, to te zakładki na górze, że można sobie ten obszar powiększyć i pokazać, jak to wyglądało. To jest przepiękna sprawa, kiedy można obejrzeć te miejsca, zobaczyć, jak wyglądały. Nawet te błędy, o których mówię, brak ruchu w egzekucji, przy takiej ortofotomapie, pokazaniu zdjęcia lotniczego, świetnie to pokazuje. To jest tylko jedna uwaga drobna, może Pan się do tego odniesie, ale nie ma zdjęć lotniczych z roku 1943. To zdjęcie jest albo z okresu 12-15 maja, albo 28 maja 1944 roku. Gdyby było zdjęcie z 1943 roku, to byłaby sensacja. Według moich i żydowskiego informacji Niemcy w ogóle nie robili zdjęć lotniczych tego obszaru w roku 1942-1943. Robili w 1941 i potem w 1944. I jeszcze to drugie miejsce, też świetnie pokazujące, dobre usytuowanie. Proszę zwrócić uwagę, że Lagergut, czyli pięknie naniesiony, jest za rondem, a nie na rondzie, jak to wynikało z makiety i z tego pierwotnego ułożenia. To tak w dużym skrócie ode mnie wszystko. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.